Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry na mapie Hot Wheels. I jestem w mojej ulubionej BMW-ce do driftowania. W zasadzie jest to BMW, którego nie lubię, jeśli chodzi o model. Dlatego, że kojarzy mi się z takimi typowymi Civicsami, kurde. Ale w tej Forzie tak sobie zrobiłem fajnie ten samochód, że wybrałem sobie jeszcze malowanie jakiegoś gracza, że naprawdę no robi robotę, jeśli chodzi o driftowanie, ten samochód właśnie. Mamy tutaj dodatkowy jeszcze pakiecik poszerzający i w ogóle jest to taka wersja driftowa tego auta. Ale tylko na chwilę sobie do niego wsiadłem, żeby się pobawić, poszaleć odrobinkę i w sumie też przypomnieć sobie jazdę na padzie, bo wcześniej grałem w Forza Horizon 3 na kierownicy. I to był taki trochę koszmar, no. Znaczy, fajnie, że ta kierownica jest obsługiwana jakoś, że działa, ale problem w kierownicy był taki, że no, jakby to wam powiedzieć, w środku jak mamy normalną grę wyścigową, czy to jest Project Cars, czy to jest Grid Autosport, czy Assetto Corsa, czy nie wiem Dirt Rally, to ta kierownica w całym zakresie ruchu czuć po prostu ten opór, jest force feedback tak zwany. A w Forzie Horizon 3 jest tak, że w centrum masz luźną kierownicę, czyli nie masz w ogóle czucia samochodu, nie? Dopiero gdzieś tam jak skręcisz mocniej kierownicą, to wtedy dopiero ten force feedback się włącza, co dla mnie to jest katastrofa totalna, no ale no tak było. I wiem, dawaj tego gościa. I no nie było to nic przyjemnego w sumie. No ale nic, teraz weźmiemy sobie Nissana 370Z i będziemy cisnąć na trasie jakiejś tam Hot Wheelsowej. Oczywiście można było sobie wybrać też inny samochodzik, ale ja strasznie lubię ten model i dlatego sobie nim pojedziemy. Mamy tutaj taki miszmasz, widzę. Gatunkowy, klasowy i w ogóle. A zobaczmy sobie trudność, poziom trudności. A właśnie, tutaj musimy sobie nie do powstrzymania dać. Dajmy sobie cyk, manual braking only i mamy dokładnie tak jak ja sobie chcę grać na padzie. No a właśnie jak sobie odpaliłem pada już w Fordzie, to tak poczułem się jak ta ryba w wodzie, naprawdę. Jest po prostu super. I dla mnie pad zawsze to chyba będzie już kontroler najlepszy do zabawy w grach w ogóle. Nie mówię tu nawet o grach wyścigowych, chociaż głównie dla mnie pad jest bardzo fajną opcją do gier wyścigowych. Ale ogólnie w granie tak bardzo doceniłem też konsole. Zawsze byłem takim, no nie tyle przeciwnikiem konsol, bo po prostu ich nie miałem. Co takim gościem, który zawsze twierdził, że myszka i klawiatura to jest najlepszy możliwy kontroler jaki istnieje. Ale w momencie, kiedy możesz sobie, wiesz, wygodnie usiąść, nie musisz się schylać nad tą kierownicą i myszką, możesz sobie usiąść gdzieś tam, wiesz, oprzeć się i ten, no i sobie grać na fajnym poziomie, na przykład takiego asasyna, to no, to jest fantastycznie i naprawdę nie potrzeba nic więcej. Dlatego pad jest to zawsze fajna sprawa i dopóki nie wymyślą czegoś innego, jakiegoś innego kontrolera, nie wiem, czy może już będziemy mi wtedy bezpośrednio wczepiali się do komputera przez interfejs z mózgiem, bo nie wiem czy wiecie, ale trwają właśnie prace nad takim interfejsem. Ciekawe jak to wpłynie na nasze mózgi tak swoją drogą. No ale trwają prace nad połączeniem właśnie bezpośrednio mózgu do komputera, no wtedy te wszystkie kontrolery, wiecie, będzie można dać odstawkę, no bo nie będą w ogóle potrzebne teoretycznie. No, ale to wiecie, kwestia przyszłości, na razie musimy się bawić tak i muszę przyznać, że kontroler jest to dla mnie najlepsza opcja, jeśli chodzi o wyścigówki, bo jest mały, możesz go wszędzie postawić, położyć i nie zajmuje dużo miejsca w ogóle, nie zajmuje prawie miejsca. Możesz go położyć obok słuchawek albo w słuchawkach nawet i nie ma problemu. A z kierownicą taki wielki kloc ci stoi, nie? I w zasadzie w niewielu grach gra się na tej kierownicy naprawdę fajnie. Z takich moich ulubionych gier, w które grałem na kierownicy, no to był chyba ten Dirt Rally, kurde, jest naprawdę mega fajne wrażenia z jazdy samochodem właśnie w tamtej grze przy pomocy kierownicy. No i dla tej gry naprawdę, jeśli ktoś lubi wyścigówki i nie robi dla niego problemu zbytnio to, że ma taki wielki klocek na biurku, no to kierownica jest na pewno
na pewno bardzo potrzebna do tamtej gry, jest to fajna opcja. Dostałem tak naprawdę propozycję od firmy Fanatec, która, wiecie, tworzy fantastyczne, chyba najlepsze na rynku, jakie są w ogóle kierownice. Z tego, co mi pisaliście, też youtuber i streamer N-Largo właśnie używa takiego sprzętu i on też uczestniczy w tym programie partnerskim. No to widać, że to jest kozak sprzęt i że on na tym fantastycznie jeździ i tak dalej, ale widzicie, że on ma zupełnie oddzielne stanowisko do właśnie zabawy na takiej kierownicy. I okej, gdybym miał taki fotel jak on i takie oddzielne stanowisko, to pewnie bym się skusił na kierownicę i bym sobie nawet napisał do tej firmy i powiedział, no dobra, no ja będę sobie grał na tej kierownicy, pokażę ją widzom, a wy mi ją prześlecie i fantastycznie. No ale ja nie zrobiłbym z niej takiego użytku, jak może by zrobił nawet jakiś tam inny, mniejszy youtuber, który postanowi sobie zrobić specjalnie właśnie stanowisko pod tą kierownicę, a po co mają mi wysyłać sprzęt, skoro ja jej tak nie będę chciał używać za bardzo, nie? No przynajmniej teraz, bo może kiedyś sobie takie stanowisko stworzę, jak nie będę miał w co kasę ładować, powiedzmy. No ale na obecną chwilę, no wygląda to tak, jak wygląda, tak cebulaście to zabrzmiało. Ale tak, no kierownica obecnie nie jest po prostu dla mnie. No i bardzo miło mi sobie powrócić do pada. Oczywiście brakuje troszeczkę lepszej regulacji, na przykład skrętu, gazu i tych rzeczy. Force feedback w niektórych grach jest po prostu fantastyczny. No ale na przykład w Forza Horizon 3, mojej ulubionej grze wyścigowej, działa on słabo. I to nawet bardzo słabo. Ciężko było po prostu wyczuć samochód jakkolwiek, że bez sensu, jak dla mnie. No a poza tym na padzie możemy też fajnie driftować sobie, fajnie się bawić w Fordzie, nie ma problemu. Kończyłem sobie na trzeciej pozycji. A co ciekawe, na kierownicy, jak włączyłem sobie tryb symulacyjny, też tak nie za dobrze się jeździło tutaj w tej Fordzie. Także to jest takie, no nie wiem, no może są fajne te kierownice dla mnie jako youtubera, który to stanowisko tutaj traktuje też jako miejsce, gdzie sobie później obrabia filmy albo coś tam jeszcze innego robi, no to taki wielki klocek, który musi cały czas ściągać z tego biurka, to jest naprawdę kłopot, a ja nie mam tutaj aż tak dużo miejsca, żeby sobie jeszcze jakiś tam dodatkowy stojak postawić i tak dalej, nie? No dobra, wiecie co, nie ukończyłem na pierwszej pozycji i dlatego mi nie zaliczyło tego wyścigu. Musiałbym, żeby go zaliczyć, musiałbym ukończyć na pierwszej pozycji, albo pojedziemy sobie, o może coś tutaj sobie pojedziemy. Tu jest jeszcze niejeżdżony przeze mnie, albo jeżdżony, a nic nie zdobyłem tam żadnego medalu. No tutaj niestety na tym najwyższym poziomie trudności ciężko jest cokolwiek wygrać, ale pojedziemy sobie tam i śmigniemy sobie klasą S1, to już wiecie, będzie większa prędkość znacznie. No i może uda się przejść do jakiegoś następnego etapu tutaj. To dziwnie brzmi, nie? Ten dodatek wyszedł ponad rok temu grubo. A ja ciągle gadam tutaj o jakichś etapach. Kiedy to wyszedł? Przecież niedługo ma być Forza Horizon 4 zapowiedziana, nie? A ja jeszcze tutaj sobie ten. Ale czasami też gram sobie w Forza Horizon 2 i też bardzo fajnie mi się tam gra, chociaż oczywiście trójka jest praktycznie pod każdym względem lepsza. Jeśli ktoś preferuje właśnie świat z dwójki Horizona, no to tylko pod tym względem właśnie dwójka jest ciekawsza dla niego, ale pod względem ilości samochodów, możliwości tuningu, no nie wiem, no grafiki oczywiście też, no to trójka tutaj nie ma sobie równych. Zresztą nawet na konsoli, tutaj jest Xbox One X czy Xbox One zwykły, Forza Horizon 3 wygląda fantastycznie, absolutnie nie ma się do czego przyczepić i bardzo fajnie się gra. Na PC-cie mamy po prostu troszeczkę więcej tych efektów, ale i też oczywiście mamy więcej FPS-ów, mamy 60 albo i chyba, nie, 60 jest limit na PC-cie. Na konsoli mamy tych FPS-ów tylko 30, ale w przypadku gry wyścigowej no te FPS-y aż tak mocno w oczy nie rażą, troszeczkę może irytować ten input lag, który jednak jest wyczuwalny, gdy naprawdę dużo się dzieje w świecie gry podczas jazdy. A tak to naprawdę, zresztą da się do tego przyzwyczaić, do tego powiedzmy opóźnienia i po powiedzmy takiej godzinnej grze, czy nawet nie wiem, pół godziny, albo może na niektórych 15-minutowej,
już w zasadzie się nie czuję tej różnicy. Tylko jak się przesiada z powrotem na PC-ta z konsoli, to masz wrażenie, że tak wszystko się strasznie przyspieszyło. No dobrze, mamy klasę ES1 i teraz musimy ukończyć wyścig. Za drugi medal jest wygrana wyścig, czyli musimy wygrać wyścig. I musimy mieć okrążenie poniżej minuty 15, jeśli chcemy zdobyć dodatkowo trzeci medal. Także, może być ciekawie. Tutaj mamy kilka presetów, które możemy sobie wybrać. Mamy trzy okrążenia, jedno okrążenie i trzy. No wiecie co, ja bym sobie pojechał trzy okrążenia rzeczywiście, dlatego że po jednym okrążeniu ciężko będzie kogoś tam rozwalić. A tutaj mamy, dajmy sobie klasę S1. I wybierzmy sobie naprawdę samochód, który mi się fantastycznie jeździło. I teraz nie wiem, którym mi się tak super huracanem jeździło, który jest ten porobiony. Zobaczcie, że one między sobą się niewiele różnią, w zasadzie niczym się nie różnią, statami, wyglądem. Mam dwa huracany z wersji Horizon chyba, nie? I podejrzewam, że huracanem by mi się fajnie śmigało. Tu mam jeszcze... Gallardo pamiętam, że też ładnie latało. Lamborghini. Tutaj mam ten samochód Hot Wheelsowy, śmieszny taki. I nie wiem na co cię... ten ma mega przyspieszenie, ale nie będę nim skręcał w ogóle, więc to bez sensu, żeby nim tutaj jechać. Urus fajnie zrobię, tylko że on jest na offroady bardziej. Chyba wezmę właśnie Huracana. Albo tego. Senan S7, ale on jest chyba nieporobiony. Korweta? Nie, korweta za słaba będzie. To jest też wada Forza Horizon 3, że mamy tak dużo samochodów do wyboru i jak przychodzi co do czego, to kuźwa nie wiadomo co wybrać. Jest trochę tych autek. Nawet dostajemy niekiedy za darmo, nie? Tak gdzieś tam losujemy w tych losowaniach i można sobie nimi śmigać oczywiście, ale tak nie wiadomo, kurczę, jak do tego podejść. No dobra, wezmę tego Huracana. Chyba ten pierwszy będzie taki najlepszy. Myślę, że powinno się udać. Trzy okrążenia będzie ciężko wygrać, bo jednak na tym poziomie trudności przeciwnicy są bardzo, bardzo szybcy. I chyba nawet trochę oszukują, jak to kiedyś sobie na odcinkach sprawdziliśmy, że za mną tak dziwnie jechali, tak skręcali strasznie dobrze na tych zakrętach. Nie wchodzili, w ogóle nie ślizgali się ani nic, nie? A zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Ale panie Huracanie. No jakoś to idzie, nie najgorzej. Mamy tu 7 biegów. Na razie jestem na trzeciej pozycji. Wiem, że ten etap w wyścigu jest zdradliwy. Wyprzedziłem jedynkę. Dlatego, że on tutaj dostosował prędkość. Ale dziwnie teraz skręcił, widzieliście to? Coś nie tak. Ale na razie jestem. Trzeba uważać. Mimo, że to jest Huracan, napęd na 4 koła i świetnie się prowadzi ten samochód, to i tak trzeba na tych zakrętach uważać. One są... To jest tak, że niektóre zakręty tutaj na mapce Hot Wheels są super wyprofilowane i nawet nie trzeba dużo prędkości wytracać, a niektóre zaraz za tymi wyprofilowanymi są już takie zwykłe, gdzie naprawdę ciężko się ogarnąć z tym samochodem. Trzeba uważać. Trzeba mieć też dobrze przede wszystkim ogarniętą traskę, no nie? Jak jest dobrze ogarnięta traska, to daje radę. No na razie idzie mi dobrze, jestem na pierwszej pozycji i już jedno założenie sobie wypełniłem, czyli ukończyłem okrążenie poniżej minuty 15 sekund. No i tutaj właśnie ten zakręt niewyprofilowany, gdzie mogłoby się wydawać, że on będzie wyprofilowany, ale nie. Nagle okazuje się, że musimy mocno przyhamować, żeby w niego dobrze wejść. Jestem trochę zszokowany, że nawet na mapce przez chwilę nie widziałem przeciwników. To się rzadko zdarza, gdy mamy przeciwników na poziomie nie do pokonania. Ja tak najczęściej na zwykłej mapce na przykład zdobywam miejsce gdzieś w połowie stawki. Może ta mapa Hot Wheels dzisiaj mi wyjątkowo sprzyja, ale jest ciężko ich tak ładnie ograć.
Co do moich jakichś takich oczekiwań co do Forzy Horizon 4, pewnie większość osób myśli sobie, a fajnie by było, jakby było więcej samochodów. Tak naprawdę jest tak dużo samochodów do wyboru w Forzie Horizon 3, że ja naprawdę nie wiem, który mam jeździć. W Need for Speedzie Paybacku w porównaniu do Forzy tych samochodów jest garstka, a ja się potrafię ogromnie cieszyć i fajnie bawić. Więc no zawsze właśnie cenię sobie Need for Speeda pod tym względem, że jest klimat, że mamy może nie dużo tych samochodów, ale że one są fajnie dopasowane do świata gry, że mamy jakiś tam tuning, że jest ten klimacik ciekawy. W Fordzie mamy taki klimat, po prostu mamy dostęp do wszystkich najszybszych samochodów świata i możemy się nimi bawić na festiwalu wyścigowym jakimś tam, prawda? No i to jest takie bardzo lightowe podejście do grania, do ścigania się, a jednak brakuje tutaj takich jakichś emocji dodatkowych chyba. Zobaczcie, najlepsze okrążenie miałem prawie poniżej minuty. No, minutkę miałem po prostu. Jakby było poniżej minuty, to bym był zadowolony. Czyli 15 sekund lepiej niż to założenie. Powinienem dostać 3 gwiazdki za ten wyścig. Poszło naprawdę bardzo spoko. 3 okrążenia. Hops, hops. I hops, mamy załatwione, fantastycznie. 177 medali chyba musimy tutaj zdobyć, tak? Teraz zdobyłem sobie 3 i tu mamy jakiś kolejny medal do zdobycia. Zaraz, bo to chyba nie jest wszystko. A, zobaczcie, tutaj coś jeszcze. Aha, tu możemy sobie bucket challenge list, coś tam. Tutaj mamy klasę A. No w klasie S1 zaskakująco łatwo było to ogarnąć. Tutaj mamy jeszcze no te 2 gwiazdki, ale to już dzisiaj jechałem. I tam ciężko było zdobyć te 2 chociażby. Ej, tutaj jest jakiś Goliat. A, to jest Goliat ten na mapce Hot Wheelsowej. No dobrze, to mamy tutaj jakiś wyścig, który powinienem ukończyć na 3 gwiazdki. Zobaczymy, jakie są wymagania, żeby właśnie te 3, nazwijmy to gwiazdki, ale to chyba są odznaki albo jakieś medale. Wszystko jedno. Więc musimy wygrać wyścig. Musimy zrobić 15 driftów. No dobrze, weźmy sobie jakiś samochód z klasy A. A tu chyba nie ma znaczenia, co my wybierzemy. Aha, tu mamy różne konfiguracje tych chyba tras, no nie? A, zobaczmy to. I musimy wybrać coś z klasy A, coś dobrego, coś co będzie w miarę driftowało, ale też nie za bardzo. Wcześniej miałem tego Nissana, który mi tak średnio poszło. Może spróbujmy coś z lepszym przyspieszeniem. A nie, tego dziada to nie. Bo ja bym wziął tego Mercedesa. Zobaczył, jak nim będzie śmigać się. O, dawaj tego Mercedesa, to jest fajny samochód. I zobaczymy, czy uda mi się ogarnąć jakąś fajną pozycję. Byłoby naprawdę miło. To jest fajne auto. Kojarzycie tego Mercedesa? Klasyk. Tak, jeśli chodzi o gabaryty, chyba jest bardzo zbliżony do BMW E30. Bo jest naprawdę, naprawdę niewielki jest ten Mercedes, tylko ma to, ten pakiet poszerzający i to sprawia, że wydaje się taki duży. Ale jest to małe autko i bardzo fajne. Wow, ale mi zmuliło. Ty pasz, tutaj Supra, tutaj Skyline. Ach. No dobrze, naszym zadaniem jest oczywiście wygrać wyścig i zrobić te drifty. No, chciałbym zdobyć te 3 gwiazdki i mamy tutaj sprint niestety. Chyba będę musiał zrobić sobie jakiegoś koksa w klasie no patrzcie, te strzałki zdecydowanie za późno się tu pojawiły. Wiecie co, w sumie teraz tak uderzyłem dosyć mocno w ścianę, ale ponieważ muszę zdobyć te dodatkowe odznaczenia, to mnie w zasadzie nie interesuje, że uderzam w tą ścianę, nie? Ważniejsze jest to, żebym dojechał jako pierwszy na metę i zrobił te takie dziwne drifty. Wow, ale nie. Ale czemu go nie zepchało? Nie rozumiem. No, taki ten Mercedes, on jest fajny, tylko kurde, on jest za słaby. Do tych akcji tutaj, co my odpierniczamy. Powinien być troszeczkę szybszy, lepiej, lepiej przyspieszać. Czasami można właśnie przelecieć przez te traski i wylecieć z traski. No dobra, jak ukończę na pierwszej pozycji, to już zdobędę 2 gwiazdki.
Patrz, jak się dziwnie rozjechali, nie? Niby to jest poziom najtrudniejszy. A tak dają dupy, to by było dziwne. Dobra, tutaj mamy już postęp w challenge'u. 4 na 15. Co to było, Jezu? O, 7 na 15. Dobrze. Jestem na pierwszej pozycji jak na razie. O nie! 9 na 15, dobra, wyprzedł. Tam jest zaraz koniec. O shit! Patrzcie jak dali czadut. Jo, pierdził, no jak oni to zrobili? Ja chciałem sobie jeszcze tutaj drifty porobić. Ale uwaga, ten moment przede mną jest dosyć wymagający. Jak się to uda dobrze rozegrać. O kurde, zobaczcie, na styk. A shit, nie spodziewałem się, i 3 gwiazdki będą. Na samym końcu zrobiłem jeszcze na ręcznym taki byle jaki drift. Jeszcze wszystkich wyprzedziłem. Bardzo tutaj zwolnili przy samym końcu. No, kurde, nieźle. Podobało mi się to. Zobaczcie, pięknie. Wow, 3 kolejne gwiazdki, czy te medale, czy odznaczenia, czy płomienie. Nie wiem jak na to mówić. Udało się zdobyć. No nie powiem, pod koniec było trudno, ale też dziwne, bo ci przeciwnicy wydaje mi się, że tutaj jakoś tak na tej mapce są słabsi, jakoś łatwiej jest ich rozwalić. No nic, tutaj mamy jeszcze różne radary do porobienia, różne takie misje. Czekaj, tu mamy, o tutaj mamy, to wygląda jak sprint, nie? No, możemy sobie to pocisnąć, zobaczyć. To jest klasa S1, więc co, bierzemy Huracana i chyba rozwalimy ich na kawałeczki, tak myślę. No, 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 i teraz... Aha, muszę cofnąć. Jak mieli kapcia. O, trochę przesadziłem z tym cofaniem. Nie, bo tu była ta katapulta śmieszna, nie? Fajnie wygląda woda w ogóle na tej mapce. Podoba mi się, taka jakaś piana, tutaj ten... No dobra, wchodzimy. No i musimy zrobić 15 driftów. Czyli to samo co mieliśmy przed chwilą, tylko musimy zrobić to samochodem. Samochodem, no w moim przypadku będzie to na pewno Huracan. On tak do driftów to tak nie bardzo. A ukończyć wyścig na pierwszej pozycji to też jest wyzwanie jednak na tym poziomie trudności. Ale mimo wszystko udało się to zrobić wolniejszym samochodem w poprzednim wyścigu. Może nie będzie tak źle jak się wydaje, co? Huracan nawet na 4 koła, ale coś tam możemy zadziałać ręcznym. Chociaż tutaj w Huracanie chyba mamy ręczny na przycisk, co? I to tak nie powinno chyba za bardzo działać. Powiedzmy, że to jest jakaś specjalna wersja Huracana, która akurat ma drążek do ręcznego, ok? No dobra, więc włosie, więc musimy oczywiście wygrać wyścig. To przede wszystkim. O, jedzie tutaj 177 Aston Martin. Jest jakie to teraz jest obokręcone, masakra. Jedzie się pionowo w dół, raz gdzieś do góry nogami, czy do góry kołami. Tutaj będzie trzeba mocno hamować. Wow, trochę przesadziłem z tym hamowaniem. Ale w sumie nie wyszło aż tak źle. Nie wiem co ja zrobiłem, ale jestem na 11 pozycji. To chyba nie najlepiej. Niektórzy pojechali na jakieś tam skróty czy coś. Driftowanie to nie jest najlepszy pomysł, jeśli chcemy naprawdę dojechać na pierwszej pozycji. O się, co to za korek się zrobił? Ło! Nie! O, shit, da się wrócić? Mogę sobie to wracanie włączyć. Tu już 40% to nie podgoni ich raczej. No, tu już mamy pętelkę. No nie no, spróbuję, dojadę chociaż do końca. Ale dziwnie mnie tam wybiło. No, dlatego oni tam zwalniali, po to, żeby właśnie nie wylecieć z traski, podejrzewam. Dobra, mamy komplet, jeśli chodzi o drifty. No, ale nie poddajemy się, jeszcze ciśniemy. Może jakimś sposobem się uda ich podgonić, chociaż marne szanse. Gdybym miał to cofanie, to może jakoś by to poszło, ale teraz to...
tutaj mamy. W ogóle wypadli z trasy. Ty, ja jestem piąty. O, ale już prawie końcówka jest. Jest 80% traski. To nie wiem, jak to nie działam. No ale w miarę w czołówce jestem. Gdybym jeszcze to dał radę wygrać, 84%, no to jeszcze tylko dwa zakręty i koniec. No tam już są na tych ostatnich zakrętach, to ja tutaj nic nie zdziałam. Gdybym nie wypadł wtedy z trasy, znaczy mógł cofnąć sobie ten czas, to może bym i miał jakieś szanse. Chociaż zrobienie, oni nie robią tych driftingów, kurde, oni nie chcą zaliczyć tego na trzy gwiazdki, czy na te trzy płomienie, nazwijmy to. A ja muszę, ja jestem graczem, oni są co, botami głupimi. No i zrobione. W sumie nigdy nie grałem tutaj na multiku, ciekawe jak jest na multiku tutaj. Okej. Zrobione. No i właśnie, nie wygrałem. Znaczy, wygrałem już wcześniej, dlatego mam ten płomyczek dodatkowy. Ale powinienem jeszcze wygrać teraz i jeszcze zrobić te... No 15 driftów zrobiłem, ale... Sami widzieliście jak. Następnym razem będę musiał mieć włączone to cofanie, żeby no, poprawić jakieś głupie błędy wypadania poza trasę. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Jeśli wam się podobał, to oczywiście wiecie co robić. Zostawcie subskrypcję, tam dzwoneczek i do zobaczenia następnym razem.